girl, let you go. You are the only one. Uwaga! Materiał zawiera ogromne spoilery na temat danego tytułu. Jeśli go jeszcze nie obejrzałeś i nie przyśnisz sobie przyjemności wynikających z jego oglądania, natychmiast wyłącz film i uwierz mi, inaczej tego pożałujesz. Sword Art Online jest jednym z tych anime, które zdobyły wielką popularność, podobną do popularności takich tytułów jak Shingeki no Kyojin i Code Geass. Jednakże Sao jest też tytułem, który jest bardzo hejtowany z różnych powodów. Jako ktoś, kto nie jest fanem Sao, ale darzy to anime niemałą sympatią, postanowiłem poruszyć ten temat. Z tej strony Katon 967, oto moje 10 powodów, dlaczego uważam, że hejterzy Sao nie mają racji. Omówię po kolei 10 powodów używane przez antyfanów Sao, które w moim przekonaniu nie są prawdą lub są wyolbrzymiane. Przy tym wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Dodatkowo informuję, że mimo że ten film porusza poważny temat, to będę się starał, by było czasami śmiesznie. Dlatego dystans podczas oglądania jest zalecany. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Jednym z najczęściej używanych argumentów przeciw Sao jest stwierdzenie, że Kirito przez to, że jest silniejszy od większości postaci, cała fabuła przestaje mieć znaczenie. Ja nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Przez dwie rzeczy. Po pierwsze, Kirito już jako dziecko intensywnie grał w gry i przez długi czas zajmował się tylko nimi. Przez lata grania Kazuto zdobył ogromną ilość doświadczenia i umiejętności, dlatego na początku całego Sao był praktycznie doświadczonym weteranem. Dodatkowo chłopak bardzo szybko się uczy i potrafi stosować nieszablonowe rozwiązania. Innymi słowy, Kirito jest geniuszem. Czy nam się to podoba, czy nie, zawsze będą wybitne osoby, czy to w realnym świecie, czy fikcyjnym. Drugą rzeczą jest, że Leki Kawahara, twórca Sao, tworząc swoje dzieło, chciał, by jak najlepiej się sprzedawało. Wielu ludzi po prostu uwielbia silnych bohaterów, dlatego wykreował on Kirito takiego, a nie inaczej. A przypadkowo taki sam zabieg nie stosuje się w innych tytułach? W innych tytułach główni bohaterowie także są bardzo silni i nie mają sobie równych. Dlaczego z powodu siły cały czas czepia się biednego Kirito, a nie innych głównych bohaterów? Popatrzmy na przykład na Jotaro z JoJo. Nieważne z jakim przeciwnikiem przyjdzie mu walczyć, koniec końców walka z jego udziałem zakończy się w następujący sposób. Według mnie argument, że siła Kirito rujnuje fabułę, jest tak naprawdę argumentem z dupy, ponieważ archetyp silnego głównego bohatera stosuje masa innych tytułów. Jedyne, z czym mogę się zgodzić z antyfanami Sao w tej kwestii, to tylko z tym, że przez siłę Kirito rola niektórych postaci zostaje zmarginalizowana. Jednak myślę, że to wina sposobu prowadzenia historii przez autora, a nie samej siły czarnego szelmierza. Aby zrozumieć, czemu tyle dziewczyn zakochują się w Kirito, to trzeba dobrze znać jego osobowość. Kazuto posiada złote serce i bezinteresowną chęć pomocy innym. Potrafi rozumieć uczucia i ból innej osoby. Nie wywyższa się i nie patrzy z góry na innych. Potrafi być on szczery z innymi, czasami zbyt szczery. Te cechy osobowości sprawiają, że dziewczyny czują się w jego towarzystwie komfortowo i potrafią szybko mu zaufać. W fabule Sao przedstawiono jeden wątek, w którym Kirito spędził czas z daną dziewczyną i wspólnie wykonywał z nią pewną sprawę. W ciągu tego czasu Kazuto nawiązał znajomość z daną dziewczyną, a ta się w nim zakochała. Mogę się zgodzić, że relacje dziewczyn z czarnym szelmierzem nie brzmią wiarygodnie lub są słabo podkreślone, jednak nie zgodzę się z tym, że zakochują się w nim bez powodu. A poza tym Kirito jest młodym i atrakcyjnym chłopakiem. Atrakcyjny wygląd chłopaka zawsze sprawia, że jest bardziej zauważalny przez dziewczyny. Nawet Klein stwierdził, że Kirito jest słodki i miał rację. Ciekawe, co by się stało, gdyby Kirito częściej chodził bez koszulki.
Okej, koniec takich przyjemności. Teraz przejdźmy do kolejnego, podobnego tematu. Tutaj osobiście mam problem, gdyż nie jestem pewny, czy harem w SAO można zaliczyć do gatunku harem. Z jednej strony SAO zalicza się do gatunku harem, ponieważ w Kirito podkochuje się wiele dziewczyn. Jednakże jest następujące ale. Na pewno widzieliście, jak dziewczyny chętnie spędzały czas z Kazuto, ale czy widzieliście, żeby one filtrowały z nim lub próbowały odbić go od Asuny? Ja nie. W końcu nic podobnego w całej serii nie miało miejsca. Jednym z głównych cech haremu jest rywalizacja pomiędzy dziewczynami w celu zdobycia głównego bohatera oraz to, że główny bohater jest nieogarnięty, nie potrafiący się zdecydować, którą dziewczynę kocha najbardziej. Cao tych cech nie posiada. Dodatkowo dla Kirito to Asuna jest zawsze dziewczyną numer jeden, a inne dziewczyny akceptują ten fakt. Wiedzą, że mogą tylko przyjaźnić się z czarnym szelmierzem i nie mogą liczyć na coś więcej. Co więcej, nie wszystkie pojawiające się dziewczyny dołączyły do haremu Kazuto. A tak między nami. Uważam, że Yujio jest najlepszą waifu dla Kirito. Chłopak bardzo dobrze z nim się dogaduje i jest dla niego bratnią duszą. Widać, że chłopaków łączy coś więcej niż zwykła przyjaźń. A więc czy sądzę, że ten harem niszczy tytuł? Nie. Mi osobiście jest on obojętny, co niewiele traci na tym haremie, ale jakoś też nie zyskuje. Można go potraktować jako zwykły fanserwis. Ja do takich rzeczy zawsze mam dystans, gdyż sądzę, że nadmierne przejmowanie się takimi szczegółami może popsuć seans. Chociaż zgadzam się ze stwierdzeniem, że tego haremu mogło być trochę mniej. Wtedy można użyć jego czas na lepsze przestawienie wątków i niektórych postaci. Ale mówi się trudno. Możecie w to wierzyć lub nie, ale wątek romantyczny Kirito i Asuny jest hejtowany przez niektórych antyfanów SAO. Kompletnie nie rozumiem dlaczego, przecież związek Kirito i Asuny jest jednym z najlepiej zrobionych wątków w całym SAO. Historia tej dwójki w uroczy sposób pokazuje, że można być szczęśliwym, mimo że samemu ma się ciężko. Dodatkowo, obserwując ich związek, doszedłem do pewnej zaskakującej konkluzji. Patrząc z perspektywy czasu, to myślę, że z pewnego punktu widzenia nawet dobrze, że Reki Kawahara dodał harem do SAO, ponieważ dzięki niemu bardziej jest podkreślona miłość i lojalność Kazuto do Asuny. Chłopak, mimo że ma styczność z wieloma dziewczynami, nie potrafi patrzeć na nie w ten sam sposób co na Asunę. Nie zdradza jej, mimo że ma taką możliwość. Dla niego tylko ona jest dziewczyną numer jeden. A sama Asuna wierzy w lojalność swojego ukochanego i choć raz w niego nie zwątpiła, biorąc pod uwagę, jak bardzo Kirito i Asuna się kochają, nie ma możliwości, by jakaś dziewczyna weszła w ich związek i coś zmieniła. Dla mnie czepianie się romansu w SAO to trochę jak czepianie się Gundamu w seriach Gundam. Innymi słowy, to czepianie się najważniejszych elementów danego tytułu. Zastanawiam się, dlaczego niektórzy ludzie, gdy narzekają na określone anime i podkreślają jego wady, nie zauważają pojawiających się zalet tego anime. Okej, załóżmy sobie, że antyfani SAO mają rację z tym romansem i wyobraźmy sobie, jak ten tytuł by wyglądał bez niego. Ta jasne. Kierując się tą logiką, można powiedzieć, że samo oglądanie anime jest stratą czasu, ponieważ teoretycznie oprócz rozrywki nic ono nie daje. Jeśli ktoś uważa, że SAO nic nie oferuje oprócz walk i dobrej grafiki, to znaczy, że przegapił lub zignorował masę wartości i przesłań pojawiających się w tym tytule. Z takim nastawieniem można oglądać każdy tytuł, obejrzeć pewien tytuł na odwarcie, a potem o nim zapomnieć. Jednak czy można to w ogóle nazwać oglądaniem? Sword Art Online porusza dużo trudnych i poważnych tematów, jak chociażby jak powszechna cybernetyka ma wpływ na ludzi i jakie możliwości można uzyskać za pomocą zaawansowanej technologii, lub też tematy bardziej ludzkie. Jak na przykład historia życia Yuki Konno, dziewczyny chorą na śmiertelną chorobę, która zrujnowała całe jej życie.
Mimo tego Yuki żyła pełnią życia i cieszyła się nim, dopóki jej czas na tym świecie się nie zakończył. Jej historia ukazuje, jak delikatne i ulotne jest życie ludzkie. Jednakże nie jest ważne, jak długo się żyje, ale to, jak przeżyjemy swoje życie i co potrafimy dać innym. Cao jest tytułem posiadającym wiele wartości i zagadnień, ale czy je zauważymy i zrozumiemy, jest kwestią tego, czy będziemy chcieli zagłębić się w ten tytuł. Tutaj w tej kwestii częściowo zgadzam się z antyfanami Sao, ale tylko w pewnej części. Nie dlatego, że uważam historię Sao za płytką i słabą, tylko dlatego, że sama fabuła jest nierówna i mogła być lepiej poprowadzona. Z jednej strony fabuła jest interesująca i potrafi wciągnąć, ale pewne wątki pozostają niewyjaśnione lub po prostu porzucone i zapomniane. Ej Kajaba, czemu zamknąłeś nas przez 2 lata w tej grze? Ano nie wiem, zapomniałem. Kłamiesz? Nie ma mowy, byś o czymś takim zapomniał. Masz rację, Kirito. Jeśli chcesz poznać swoją odpowiedź, musisz rozwiązać zagadkę. Jaką zagadkę? Podaj dokładną datę i miejsce, kiedy przestałem być prawiczkiem. Mała podpowiedź. Pomogła mi w tym dziewczyna, a nie chłopak. To chyba jakiś jebany żart. No to idę. Powodzenia w szukaniu odpowiedzi w hahaha. Pieprz się Kajaba. Odniosłem wrażenie, że czasami jakość historii zostaje obniżona i samemu autorowi brakowało pomysłów na jej poprowadzenie. Mimo tego uważam, że fabuła Sao w całości prezentuje przyzwoity poziom mimo kilku wad. Nie jest tak źle, jak opisują niektóre osoby. To prawda, mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej. A Ark Alicyzacji ulepszył całą fabułę tego tytułu prawie pod każdym względem. Według mnie to najlepsza część Sao. Trzeba brać też pod uwagę to, że Leki Kawahara, podobnie jak inni twórcy light noveli, mang i anime, ma swój sposób prowadzenia historii. Niektórym ten sposób może się podobać, a niektórym nie. Podejrzewam, że kwestia fabuły już zawsze będzie kością niezgody pomiędzy fanami i antyfanami Sao. もうジョジョとキスはしたのかい？まだだよな。初めての相手はジョジョではない！このディオだ！ キングクルムゾン！Poważnie, kto o tym zadecydował? Tylko dlatego, że wielu ludzi polubiła anime, które powszechnie jest uznawane za słabe. To niby oznacza, że te osoby nie mają gustów? Ja sądzę, że można lubić zarówno te powszechnie uwielbiane anime, jak i te, które powszechnie są uznawane za słabe. Poza tym kwestia gustów jest kwestią subiektywną. Dla mnie to patologia, oceniać i obrażać ludzi na podstawie tego, co lubią lub nie lubią. Odnoszę wrażenie, że niektórzy hejtują Sao nie z powodu wad tego tytułu, ale po to, by ku swojej przyjemności obrażać ten tytuł i jego fanów. Zachowują się jak Malik 1234 z Kapitana Bomby. Kurwa, Sao jest chujowe, a ci, co go oglądają, to cioty bez gustów. Ten tytuł jest tak beznadziejny, że sam bym wymyślił lepszą historię. Chuj w dupę fanom tego gówna. Jeszcze raz, kto o tym zadecydował? Tylko dlatego, że dane anime jest oznaczone dla osób od 13 roku życia, to niby oznacza, że jest tylko dla dzieci? To prawda, że Sao jest głównie skierowane dla nastolatków, jednakże wcale to nie znaczy, że osoby starsze nie mogą oglądać tego tytułu. W chwili publikacji tego filmu mam 24 lata i wciąż podoba mi się Sao. Nie każdy nastolatek może polubić Sao, tak samo nie każdy dorosły nie może polubić Sao. Poza tym niektóre treści w tym tytule są dość kontrowersyjne, jak na bajkę dla dzieci. A z czasem w serii pokazuje się brutalniejsze sceny. Szczególnie od arku Alicization, Boże co się tam odwala. Co prawda to nie jest tak samo hardkorowy poziom brutalności co w Hellsing Ultimate czy Shingeki no Kyojin, ale jednak. Bajka dla dzieci.
Jaka moc przyjaźni? Co, to jakieś Fairy Tail czy co? Ja podczas oglądania Sao ani razu nie zauważyłem, by pojawiła się moc przyjaźni. Gdyby moc przyjaźni naprawdę byłaby w Sao, to wiele wydarzeń inaczej by się potoczyły. Na przykład Shachi by nie zginęła, Kirito pokonałby Kayabe za pierwszym razem, Yuki udałaby się wyleczyć, Yuzo by nie zginął, a Asuna z łatwością pokonałaby Pocha. Oczywiście w Sao pojawia się motyw przyjaźni, jednakże według mnie nie jest on nachalnie dodany i nie powoduje bullshitu w fabule. Okej, przyznaję, że ten powód jest trochę wyjęty z tyłka. Jest on bardzo rzadki wśród hejtów na Sao. Dla mnie to już jest nachalne czepianie się prawie wszystkiego. Rozumiem, że styl graficzny może niektórym nie odpowiadać, bo jest trochę kolorowy i cukierkowy, przynajmniej w pierwszych sezonach, ale mimo tego walki po prostu wymiatają i jest mnóstwo walk, które wpadają w pamięć. Ej, mam pomysła, wiem co ja zrobię. Uwielbiam ten utwór. Właściwie około połowę walk Sao można podłożyć Rules of Nature. Na zakończenie podsumuję cały ten temat. Gdy czytam te wszystkie hejty na Sao, to poważnie zastanawiam się, po co ci hejterzy oglądają anime, skoro nie mają dystansu do wielu rzeczy i jedynie co robią to narzekanie, nie rozumiejąc na czym polega różnica pomiędzy krytyką a hejtem. Wydaje mi się, że hejterzy atakują Sao, jakby mieli do tego tytułu jakąś osobistą urazę. Według mnie anime powinno sprawiać przyjemność, a nie być pretekstem do wylewania swoich żalów. Mówimy w końcu o zwykłej kreskówce, która nie robi bezpośredniej krzywdy oglądającemu. Nie warto mieć bólu dupy i ciągle wyciągać błędy z danego tytułu, bo nie o to chodzi w oglądaniu anime. Zamiast tego powinno się skupić na czerpaniu jak największej przyjemności z oglądania. Koniec końców nie mamy wpływu na dany tytuł, ale mamy wpływ na swoje nastawienie i na tym zakończę swoje przemyślenia. I to by było na tyle. Dziękuję, że wysłuchaliście mojego długiego gadania. Napiszcie w komentarzach, czy podobają wam się takie filmy jak ten. To wszystko ode mnie. Cześć!